Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl. A będziemy dzisiaj mówić o wojnach cenowych, będziemy mówić o tym, co zrobić, kiedy konkurencja obniża ceny, jak się bronić, jak reagować, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, książki. Co ostatnio czytałeś, Pawle? Wiesz co, wpadła mi w ręce taka książka pod tytułem Rewolucja z Marketing Automation. Jak wykorzystać potencjał Big Data? Wydana przez PWN, napisana przez Grzegorza Błażewicza. To jest książka, surprise, surprise, o e-marketingu. Mhm. I ona przeprowadza takiego, ja bym powiedział leszcza nawet typowego, właściciela firmy, który nigdy nie myślał o automatyzacji marketingu, przez ten proces. Od takich rzeczy zupełnie prostych, czyli nawet przekonywania. Wiesz, że hej, nie dotyczy mnie to, sprzedaję coś takiego. Grzesiek stara się tym ludziom pokazać, nawet na przykładach małych firm, w jaki sposób ten marketing automation może nie zawsze przynosi ci tony nowych klientów, ale zdejmuje z ciebie to odium bezsensownej, powtarzalnej pracy, gdzie możesz zwolnić sobie czas na robienie rzeczy, nie wiem, bardziej wartościowych, pod warunkiem, że to oczywiście przynosi ci jakieś tam zyski firmowe. Grzesiek wie, co mówi, dlatego że on jest założycielem SalesManago, czyli jednej z największych, jeśli nie największej, platformy do marketing automation. Natomiast to nie jest książka reklamowa, żeby nie było. Czytałem ją z takim właśnie nastawieniem, że zobaczę, gdzie po prostu są tam reklamy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że tych reklam jest bardzo niewiele, natomiast to jest książka wypełniona taką bardzo, bardzo użyteczną wiedzą, gdzie są różnego rodzaju modele. Urzekł mnie na przykład model Hadi. To jest coś, o czym my trąbimy dosyć długo gdzieś tam u nas w podcastach, czyli mierz skuteczność działania reklamowego. To znaczy, jeśli bierzesz się za marketing automation, to mierzenie skuteczności właściwie jest podstawą czegokolwiek, co robisz, bo możesz robić rzeczy w sposób bezsensowny, albo możesz się zmierzyć. I Hadi jest takim fajnym modelem dla mnie troszeczkę nowym. Hadi jakby rozkłada się, to jest hypothesis, action, data, insights. Czyli na początku mamy hipotezę, jeśli zrobię coś takiego, to stanie się coś takiego, tak? Czyli na przykład możesz powiedzieć, ok, jeśli zwiększę ilość treści na landing page'u, to więcej ludzi się będzie zapisywać. Albo no odwrotnie, jeśli zmniejszę ilość treści na landing page'u, to więcej ludzi się będzie zapisywać. Potem jakby przechodzisz do eksperymentu, czyli robisz sobie action, zmieniasz, testujesz, bla, 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 zbierasz dane na podstawie jakiegoś tam testu, no i na podstawie tych danych wyciągasz wnioski, tak? Czyli, nie wiem, o 20% wzrosła ci konwersja w momencie, kiedy tego tekstu jest dużo, dużo mniej. I zasada tutaj mówi, rób więcej tego, co działa, rób mniej tego, co nie działa, no i jak na etykiecie szamponu, czynność powtórzyć. No i bardzo fajna zasada. Tak, no i wiesz co, no i okazuje się, że mnóstwo ludzi robi rzeczy na czuje. Kiedy my mówimy o big data, to myślimy o jakichś takich wielkich firmach typu IBM i tak dalej, które zbierają tysiące, dziesiątki tysięcy jakichś tam punktów danych i pozwalają na analizowanie. Tymczasem te swoje eksperymenty możesz robić naprawdę na dużo mniejszych próbach i okazuje się, że one zwiększają ci skuteczność. No właśnie o to chciałem zapytać, dlatego że z doświadczenia właściciela małej firmy wiem, że czasem jest tak, że człowiek chciałby coś przetestować, porównać i tak dalej, ale niekiedy ta grupa badawcza jest na tyle mała, że trudno chyba wyciągać jakieś wiążące wnioski. No jeżeli mam ofertę, która powiedzmy, nie wiem, zachęciła do kupna 5 osób, zmieniam ją i zachęciła 4 albo 3, to wcale nie znaczy, że ona jest gorsza. To może oznaczać, że po prostu kupiły o 2 osoby mniej i że to milion rzeczy mogło mieć na to wpływ, niekoniecznie zmiana w tej ofercie. Więc czy są gdzieś w tej książce rady, jak to zrobić, kiedy masz naprawdę niewielką grupę, która te oferty konsumuje? Znaczy, wiesz co, tak i nie, dlatego że z jednej strony rozmawiamy o big data, czyli o czymś takim, co nazywamy no, jednak metodami ilościowymi. Mhm. Więc na pewno masz takie wskaźniki w firmie, nawet niewielkiej,
które jednak idą w setki, tak? Ruch na stronie, ilość ludzi, którzy są twoimi klientami, na przykład, nie wiem, wysyłasz do nich mailingi czy cokolwiek innego. I w tym momencie możesz już stosować te metody ilościowe, tak jak tutaj. A z drugiej strony, tam też jakby powołuje się na coś takiego, co nazywa się smart data, tak? Czyli inteligentne dane, pogłębione już, czyli jeśli na przykład masz, rzeczywiście wysłałeś tę ofertę do 10 i kupiło 5, a następnym razem wysłałeś do 10 i kupiło 3, to wydaje mi się, że dużo lepiej będzie z nimi pogadać niż no, stosować eksperymenty, zwłaszcza, że jednak eksperymenty, tak jak on pisze, wymagają powtarzalności, więc no, oferta jednorazowa wymagałaby raczej porozmawiania z klientem, zanim ją wyślesz, czy z kilkoma klientami i optymalizacji, niż jakiejś takiej ciągłej optymalizacji, z jaką mamy do czynienia właśnie na landing page'ach, na stronach firmowych, czy czymś takim, co stanowi podstawę twojego tego. Ale wiesz co, z tym zastanawiam się, bo zaciekawiłeś mnie tym przykładem z ofertami. Jeśli robisz to przez dłuższy czas, to też możesz te próby na przykład sobie układać, czyli na przykład 50 ofert w wersji A wysyłasz, to ci zajmuje może nie jeden dzień, ale zajmuje ci to, nie wiem, miesiąc, wysyłasz 50 ofert w miesiącu. W następnym miesiącu wysyłasz 50 ofert w wersji B i tak dalej, i tak dalej. Ja takie eksperymenty robię na przykład z moimi reklamami w mediach społecznościowych. To znaczy, że nawet jeśli tych linków, klików generuje mało, to rozkładam to w czasie i mówię na przykład miesiąc reklamowania tylko na LinkedInie, miesiąc reklamowania tylko na Facebooku, miesiąc reklamowania tylko na Twitterze i porównuję te dane, mówiąc, ok, wydałem tyle, przyszło tyle, najbardziej optymalne jest to, tutaj możemy jeszcze coś poprawić i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że z ofertami jest dokładnie tak samo. To rzeczywiście może mieć sens, takie rozłożenie tego w czasie, wtedy faktycznie kumuluje się ta liczba odwiedzających czy korzystających z oferty i pewnie wnioski wyciągane na takiej podstawie są trochę bardziej miarodajne. Tak, trzeba pewnie kontrolować i tak dalej, no ale wychodzi. No ale dobrze, dość o big data. O czym ty, Marku, czytałeś? Ja czytałem o sprzedaży. Książka nosi tytuł Sell or Be Sold. Jak utorować sobie drogę w biznesie i życiu? A napisał ją Grant Cardone. To jest taka gwiazda sprzedaży modna ostatnimi czasy. Człowiek, który no jest nawet w telewizji gdzieś tam pokazywany amerykańskiej jako taki symbol sukcesu, jeżeli chodzi o sprzedaż właśnie. I ta książka, jak on tam pisze też na początku, to jest taki update, przeróbka, zebranie doświadczeń i udoskonalenie jego pierwszej książki, która mimo, że nie była nigdzie reklamowana i była rozchodziła się tak naprawdę tylko dzięki poczcie pantoflowej, to się świetnie sprzedała. Teraz ta książka jest właśnie uzupełniona, wzbogacona, uaktualniona i tak dalej. I to jest książka, mimo że napisał ją spec od sprzedaży, może nie mimo, może właśnie dlatego, ona jest nie o technikach sprzedawania, chociaż one też się gdzieś tam pojawiają, ona jest bardziej o nastawieniu, ona jest o prowadzeniu się w odpowiedni sposób myślenia i to jest książka w takim stylu, w jakim ja lubiłem czytać książki, będąc, nie wiem, jeszcze nastolatkiem, czy gdzieś na początku swojej drogi, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, bo ona przekonuje cię, że jeżeli będziesz ciężko pracował i poświęcisz się temu, co robisz, będziesz to robił z głową, to osiągniesz sukces, po prostu, no tak w najprostszy sposób mówiąc. To takie niepolskie. To takie dosyć niepolskie, znaczy ja myślę, że w Polsce to też działa, ale muszę uprzedzić od razu, że jeżeli ktoś słyszy to hasło, ciężko pracować i dojść do celu i nie do końca ma pojęcie, co to znaczy ciężko pracować, no to tutaj są konkrety. To znaczy jest tutaj nawet taki przykładowy program dnia, gdzie tam wstajesz rano i już w drodze do pracy, tam o siódmej coś tam myślisz, układasz sobie zadania, jesteś w pracy przed wszystkimi, żeby sobie to wszystko dobrze zorganizować. Na lunch chodzisz tylko i wyłącznie z klientami, bo to jest okazja do sprzedaży. Po południu też gdzieś tam fajnie, jeżeli ten czas wykorzystasz na spotkania z klientem, a od 20 do 22 jesteś w domu i możesz już w 100% poświęcić się rodzinie. O, taki work-life balance po prostu. Więc tak, no jestem w stanie uwierzyć, że jeżeli ktoś do tego stopnia się zaangażuje w swoją pracę, to naprawdę osiągnie ponadprzeciętne efekty. Pytanie, czy każdemu taki styl życia będzie odpowiadał. Znaczy każdemu na pewno nie, ale czy ktoś, kto chce ten sukces zawodowy osiągnąć, jest gotów do tego, żeby tak wiele poświęcić i tak się oddać tej pracy. Jeżeli to zrobi, to
pewnie rzeczywiście ma szansę na sukces. Jest parę takich ciekawostek w tej książce. Między innymi jest cały rozdział poświęcony mitowi ceny, no, gdzie jest mowa też o tym, że cena oczywiście, o cenie będziemy mówić za chwilę, więc nie będę się tutaj bardzo rozwijał teraz, ale co tam jest ciekawego? Grant Cardone mówi, czasami klient mówi ci, że cena mu nie odpowiada, co oczywiście znaczy, że po prostu nie widzi wartości usprawiedliwiającej tę cenę i to wcale nie znaczy, że masz mu zaproponować coś tańszego, dlatego że mówi, jeżeli ktoś, ja się stykam z taką obiekcją, to mówię mu, okej, to w takim razie tu jest produkt, który lepiej zaspokoi pana oczekiwania i on kosztuje X i to X jest większe od poprzedniej ceny. Mówi, miałem takie przypadki, że ktoś nie kupił ode mnie, kupił od kogoś innego droższy towar, więc zastrzeżenia cenowe wcale nie muszą oznaczać, że z ceny trzeba schodzić, można po prostu znaleźć lepszą ofertę i nawet jeżeli ona jest droższa, to klient będzie gotów się na nią zdecydować. To taka jedna z ciekawostek, które w tej książce są. Myślę, że jeżeli ktoś potrzebuje takiego kopa, jeżeli jest trochę niepewny własnej wartości, to ta książka może mu chyba pomóc, trochę go zmotywować, trochę dać mu takiej wiary w siebie i przekonać, że te jego działania rzeczywiście będą miały wpływ na jego wyniki, no bo tu o to chodzi. Okej, bo jak zacząłeś mówić o tym, że to jest książka o nastawieniu, zacząłem się obawiać, że to jest takie właśnie mambo-jumbo typu hej, hej, możesz wszystko, ale jak powiedziałeś, że tam są już konkretne rzeczy typu właśnie plan dnia i tak dalej, no to rozwiałeś moje obawy, nie mam pytań. Nie, no jest w porządku, mówię, każdemu, kto widzi swoją karierę w sprzedaży, tę książkę bym polecił, bo mówię, to nie jest taki właśnie podręcznik step by step, krok po kroku, co zrobić, żeby sprzedać wszystko i każdemu, to jest raczej książka o tym, że to jest ciężka, ale naprawdę satysfakcjonująca praca, jeżeli człowiek jest gotów się w nią zaangażować. Okay, come on. A przechodząc do tematu głównego. Jak się bronić, gdy konkurencja obniża ceny? Są takie sytuacje w biznesie, kiedy coś sprzedajemy, oferujemy i nagle widzimy, że pojawia się na rynku inna firma albo konkurent, który był już wcześniej, nagle zaczyna z cenami zjeżdżać mocno w dół. I zwykle takie wojny cenowe biorą się stąd, że ta druga firma, ta, która obniżyła ceny, próbuje zdobyć większy udział w rynku, próbuje zagarnąć dla siebie jak najwięcej klientów po to, żeby tych klientów później zatrzymać i im sprzedawać. I mogłoby się wydawać, że to jest dobre dla konsumentów, dlatego że oni kupują towar taniej, więc no co w tym złego? Natomiast jest to niestety bardzo pozorna korzyść, bo jeżeli taka sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, to firmy ścigając się ze sobą, kto sprzeda taniej, zaczynają niestety oddawać część swojego zysku i czasami dochodzi do tego, że nie są w stanie dłużej funkcjonować poniżej pewnego progu, przez co wypadają z rynku, więc gdzieś w konsekwencji klient ma zamiast korzystać, ma mniejszy wybór, bo ma po prostu albo mniej dostawców, albo węższy wybór produktów, więc de facto na końcu klient niestety na wojnie cenowej traci. To jest jeszcze kwestia tego, że jeśli firma chce uczestniczyć przez dłuższy czas w wojnie cenowej, to bardzo często poświęca jakość. To znaczy, że masz produkt, który spełnia jakieś parametry jakościowe, nie jesteś w stanie go produkować poniżej jakiejś ceny, a twój konkurent uparcie tę cenę obniża, no to stwierdzasz, że okej, no my w takim razie poświęcimy jakiś parametr jakościowy po to, żeby z tej ceny zejść. To też jest przykład tego, że konsumenci absolutnie na czymś takim tracą. Tak jest. No i teraz pierwsza sprawa, jeżeli zauważamy, że taka sytuacja nastąpiła, że nagle nasz konkurent na rynku zaczyna proponować coś dużo taniej, pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, brzmi, czy klienci o tym wiedzą? Bo jeżeli my zauważyliśmy, że jakaś taka firma się pojawiła, my wypatrzyliśmy taką ofertę i konkurenci, owszem, sprzedają taniej, ale klient o tym nie wie, to tak naprawdę nic się nie stało, bo w tej sytuacji, jeżeli my nagle obniżymy swoje ceny, to oddamy część zysku, a wcale nie zwiększymy naszego udziału, ani nie zabierzemy tego, co nam ten konkurent zabrał, bo on jeszcze nie zaczął nam zabierać. Strasznie mi się podoba te takie tło, które puszczasz, jakieś takie sytuacja zagrożenia, jedzie karetka. Bardzo mi się tak, podoba. Tak, tutaj
mam zsynchronizowane służby ratownicze, które przejeżdżają pod moim oknem za każdym razem, kiedy mówię o zagrożeniu. Natomiast chciałbym, żebyście sobie uświadomili, kiedy tego słuchacie, może nie karetki, tylko tego, co mówimy, że to jest coś, czego wielu właścicieli firm sobie, z czego wielu właścicieli firm sobie nie zdaje sprawy. Wy jesteście zorientowani w rynku 10, 100 razy lepiej niż wasi potencjalni klienci. I teraz informacja o tym, że ktoś zaczął obniżać ceny, że wszedł nowy producent i tak dalej, dociera do was dużo, dużo wcześniej niż do właśnie potencjalnych klientów. I najgłupszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest podniesienie larum z tego powodu i powiedzenie, no skoro oni obniżyli, to my też obniżamy. Jest mnóstwo klientów, którzy nie mieli zielonego pojęcia, tak jak Marek powiedział, nie mieli absolutnie zielonego pojęcia, że A, taka firma istnieje i B, oferuje podobne produkty w tańszej cenie, natomiast no, to jest coś, z czego sobie warto zdawać sprawę. Przykład, pracowałem z jedną firmą, która dostarcza towary do różnych sieci dyskontów, tak? Jakieś tam towary spożywcze i ci goście na przykład dokładnie wiedzą, która firma dostarczająca, weźmy na przykład dżemy, mówi, ok, w dyskoncie A jest firma, która dostarcza dżemy wysokiej jakości, w dyskoncie B jest firma, która dostarcza dżemy niższej jakości. My wiemy, bo sprawdziliśmy, porównaliśmy, sczytaliśmy. Nigdy sobie z tego nie zdawałem sprawy. No tak, więc nawet jeżeli my taką obniżkę ceny u konkurenta zauważymy, wcale nie znaczy, że klient ją zauważył, a jeżeli nawet wiemy już, że klienci tę obniżkę zauważyli, to wcale nie znaczy, że musimy od razu reagować. Bo może być tak, że ta obniżka to wcale nie jest początek wojny cenowej. Może być tak, że nasz konkurent ma zgromadzone duże zapasy, którym na przykład kończy się termin przydatności. Może potrzebuje zrobić miejsce w magazynie dla nowych produktów i chce wyprzedać to, co ma w tej chwili. Więc jeżeli zareagujemy nerwowo na taką sytuację, możemy stracić, bo w momencie, kiedy obniżymy cenę i nasi klienci kupią po tej niższej cenie, to trudno będzie z powrotem wrócić na poprzedni poziom, no bo oni uznają, że halo, halo, było taniej, dlaczego teraz jest podwyżka. Więc nie warto podejmować takich decyzji o zmianie ceny pochopnie, nie zbadając, jaka jest przyczyna tej obniżki u konkurenta. Dokładnie, a kiedy już wiecie, z jakiej przyczyny konkurent obniżył cenę, no i okazuje się, że no niestety nie jest to ta przyczyna, o której Marek mówił, czyli to nie jest wyprzedawanie magazynu, to nie jest czyszczenie pod nową dostawę, tylko oni rzeczywiście zaczynają się rozpychać na rynku, bo to najczęściej o to chodzi, to podstawowa strategia mówi, okej, możemy z tym walczyć, możemy wyprowadzić kontratak, natomiast kluczowa tutaj jest segmentacja klientów, czyli my obniżamy cenę tylko tam, gdzie konkurent atakuje. Jeśli on, nie wiem, prowadzicie sobie firmę restauracji i teraz pizzerię, wchodzi do waszej dzielnicy kolejna pizzeria i oni mówią, zrobimy zniżki dla studentów, to wy też robicie zniżki dla studentów. Nie ma sensu obniżać ceny na cały asortyment, bo nie wyjdziecie z tego, dokładnie tak jak Marek powiedział, bo klientów bardzo ciężko przekonać, że okej, było taniej, bo coś tam, a teraz z powrotem jest drożej, tylko dokonujemy tej segmentacji i mówimy okej, będziemy segmentować tylko dla studentów, tylko na dowóz, tylko w czasie happy hours i tak dalej, i tak dalej. I tym sposobem również minimalizujecie swoje straty, bo obniżenie ceny na całym asortymencie sprawia, że zaczynacie krwawić, a im dłużej krwawicie, tym no, ciężej będzie się wam podnieść, albo tym szybciej podejmiecie decyzję na przykład o tym, o czym mówiłem na początku, czyli o rezygnacji z jakości. I super, że wspomniałeś tutaj o happy hours, bo zwykle z moich obserwacji jest tak, że to jest taki mechanizm stosowany przez na przykład restauracje czy bary w martwych godzinach. Kiedy mało kto przychodzi, ok, zrobimy taniej, może kogoś przyciągniemy, ale happy hours może być też takim narzędziem do wojny z konkurencją, bo załóżmy, że mamy jakiś fast food, który zaopatruje biurowiec mieszczący się obok i na lunch wszyscy przychodzą kupić u mnie, powiedzmy, kanapki. Nagle pojawia się pan kanapka, który wchodzi tam do tego biurowca i on tym ludziom przynosi kanapki w godzinie lunchu, więc u mnie nagle drastycznie liczba klientów spada. Wynika to nie tylko z ceny, ale wynika to też z wygody tych ludzi, którzy tam pracują, bo oni nie muszą wychodzić, ale jeżeli ja obniżę w tym momencie, załóżmy, że nie mam potencjału do tego, żeby tam dostarczać, ale jeżeli ja w tych godzinach, kiedy oni mają lunch, obniżę ceny,
to znowu przez całą resztę dnia mogę się cieszyć takimi zyskami, jakie miałem wcześniej, ale chcąc pokonać konkurencję, mogę tylko w ciągu tej, powiedzmy, nie wiem, 12-13, kiedy wszyscy jedzą lunch w biurze, obniżyć cenę do takiego poziomu, żeby oni już się zastanowili zaraz. Czy płacić temu gościowi, który tutaj przyszedł, więcej, czy lepiej jednak wyjść z biura, przewietrzyć się przy okazji i kupić tę kanapkę taniej. Więc rzeczywiście happy hours mogą być takim fajnym mechanizmem w takiej sytuacji. I teraz, jeżeli chcemy walczyć z konkurentem, który oferuje coś taniej, to mamy do dyspozycji tak naprawdę dwie możliwości. Albo w ogóle nie dotykać ceny, tylko walczyć innymi sposobami. I myślę, że mogę powiedzieć za nas obu, że to jest ta droga, którą my wolimy. Albo druga grupa metod, druga grupa narzędzi, to są działania związane z ceną. I zajmijmy się tą pierwszą grupą, czyli działaniami pozacenowymi. Podstawowa zasada: nie obniżaj ceny, tylko zwiększaj wartość oferowanego produktu. I to wcale nie zawsze znaczy, że ty musisz go w jakikolwiek sposób zmieniać. Przypomnijmy złotą maksymę: jeżeli klient kupuje taniej, to znaczy, że nie widzi różnicy. Jeżeli nie widzi różnicy, to po pierwsze postaraj się pokazać mu te różnice. Zadbaj o taką komunikację, zadbaj o taką edukację klienta, żeby uświadomić mu, dlaczego warto za twój produkt zapłacić więcej. Niczego w tym towarze nie zmieniasz, niczego w cenie nie zmieniasz, tylko i wyłącznie poprawiasz komunikację po to, żeby podkreślić istniejące ceny, które, cechy, które uzasadniają wyższą cenę. Dokładnie to. Jeśli możesz, możesz dokonać drobnych zmian kosmetycznych w całym produkcie. To się nazywa różnicowanie przez jakieś tam opcje dodatkowe, czyli z jednej strony możesz podkreślać cechy istniejącego produktu, ale z drugiej strony strategią jest obudowanie produktu na przykład usługą. Typowe przykłady robienia czegoś takiego: możesz dołożyć więcej gwarancji. I teraz jeśli ludzie nie widzą różnicy w produkcie fizycznym, to im przestaje być składnikiem, ze względu na który podejmują decyzję, ale mówisz: ok, nasz produkt ma większą gwarancję. Nasz produkt ma montaż darmowy, czyli możesz dołożyć coś, co ok, ewentualnie cię kosztuje, ale postrzegana wartość tego montażu jest dużo większa, niż ty za nią rzeczywiście płacisz. I w momencie, kiedy masz taki pakiet, ludziom dużo ciężej jest porównać ceny pakietu, produkt plus montaż, produkt plus montaż plus przedłużona gwarancja, z innym, który oferuje sam produkt albo inną gwarancję, inną montaż i tak dalej, i tak dalej. Darmowa dostawa i tak dalej. To są te wszystkie rzeczy, którymi możesz obudować produkt. W ramach jeszcze tych rzeczy, o których Marek mówił, jeśli mówisz o cechach produktu, to możesz odnieść się do czegoś takiego, co nazywa się naturalny snobizm. Naturalny snobizm to jest coś, co taki amerykański psycholog Paul Bloom wykrył u nas. My mamy tendencję do przypisywania większej wartości w sposób bardzo uniwersalny rzeczom, które jest ich mniej na świecie. Więc jeśli na przykład powiesz, że nie wiem, takich, nie wiem co sprzedajesz, tak, takich dżemów czy cokolwiek innego, wyprodukowało się określoną ilość, dlatego że one są z pomidorów z rocznika 2016. Okej, dżemów się nie robi z pomidorów. Ketchup, nie, ale dobrze. No ze śliwek rocznika 2016 i tych śliwek było niewiele, więc te dżemy będą droższe. My mamy tendencję do cenienia rzeczy, których po prostu jest mniej na świecie. My mamy tendencję. Ja to widziałem bardzo fajnie na przykładzie miodu ostatnio w sklepie. Widziałem miody z tej samej firmy stojące obok siebie, które rosły ceny tam o 50 czy 100% każdy kolejny gatunek i były to miody z różnych rodzajów roślin. No bo wiadomo, gdzieś tam te ule stoją w jakimś sąsiedztwie, mają jakieś rośliny, no i z tego tworzą ten miód. Więc te same pszczoły, można powiedzieć, te same ule, ale kwestia tego, że poszczególne gatunki roślin są rzadko spotykane na danym terenie, powodowała, że cena tego miodu była wyższa. Być może, ja nie wiem, może tam jest kwestia też procesu technologicznego, jeżeli chodzi o pszczoły. Może z kwiatów jakichś roślin trudniej ten miód wyprodukować. Nie znam się na tym, ale rzeczywiście te najdroższe miody to były takie gatunki, których nigdzie indziej nie widziałem, więc no, to już świadczyło o ich rzadkości. I teraz powiedziałeś trudniej wyprodukować. To jest drugi składnik naturalnego snobizmu. Czyli my cenimy sobie rzeczy trudniejsze do wykonania. Ale to jest haczyk, dlatego że Bloom wykrył, że my nie cenimy pracy. Okej, jeśli porównujemy pracę z pracą, to tak. Natomiast my cenimy bardziej od pracy
coś takiego, co nazywa się kreatywną energią. My cenimy kreatywność potrzebną do wykonania produktu, więc jeśli jesteś w stanie opowiedzieć swoim klientom, jak bardzo się napracowałeś kreatywnie, żeby ten produkt powstał, to jego wartość w ich oczach rośnie. Apple to robi w sposób genialny, tak? No właśnie, pierwsze, co mi się nasunęło, to obrazek Johnny'ego Ivy, który siedzi i opowiada, i pokazują się tam obrazki tych pięknych aluminiowych obudów, które sobie gdzieś tam latają. No więc właśnie, teraz latają, patrzysz na tę aluminiową obudowę, no mówisz, no ma aluminiową obudowę, natomiast oni mówią, nie, bo mamy jakieś tam lasery, które z dokładnością do 1/10 mikrona, coś tam, coś tam. Uwiodła mnie jakiś czas temu, kilka lat temu opowieść Johnny'ego Ive'a właśnie, o tym, ile oni czasu spędzili dobierając optymalny kąt nachylenia skrzydeł w wiatraczku, żeby on nie wydawał dźwięku, żeby był jak najcichszy. I teraz patrzysz sobie na ten swój komputer, mówisz, Boże, nigdy nie pomyślałem o wiatraczku, a tymczasem oni spędzili 4 miesiące projektując go, a potem patrzysz na jakiegoś Dela czy cokolwiek innego, mówisz, Boże, nikt pewnie nawet sekundy nie spędził na dobieraniu wiatraczka, wzięli co tam było w koszyczku, nie? I mówisz, rany, to nie jest komputer, to jest dzieło sztuki. I to jest coś, co oni robią naprawdę w sposób genialny. Czyli z jednej strony pokazują ten lifestyle oczywiście, ale z drugiej strony pokazują tę kreatywną energię, która była potrzebna do zrobienia produktu. I to jest coś, czym naprawdę, naprawdę można się wyróżnić. Okej, nie każda firma jest Apple'em, natomiast z całą pewnością, jeżeli mamy wyniki jakichś obiektywnych testów, które pokazują przewagę naszego produktu nad produktem konkurencji, to możemy wyróżniać się jakością, porównując właśnie konkretne cechy. Możemy wyróżniać się jakością, jeżeli chodzi o doświadczenie klienta, jeżeli chodzi o sposób dostarczenia produktu, sposób jego prezentacji itd., itd. Możemy wyróżniać się wygodą czy łatwością korzystania z produktu. Jeżeli chyba Play to kiedyś stosował, że oni na stronie internetowej, jeżeli się dzwoniło do obsługi klienta, to była informacja, że przeciętny czas oczekiwania na połączenie to jest tylko tam, nie wiem, 63 sekundy czy coś takiego. Więc to też jest coś, co podnosi wartość naszej oferty. Możemy się też wyróżniać relacjami z klientem, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy już jakąś relację z tym klientem, to jest zawsze dla niego pewnego rodzaju też emocjonalna decyzja, że odchodzi od nas i zaczyna kupować u kogoś innego. I zwłaszcza jeżeli to jest firma znana na rynku i istniejąca na tym rynku od lat, tak naprawdę jeżeli chodzi o klientów, to są sąsiedzi, to dla nich może być faktycznie psychologiczna bariera przed tym, żeby przestać kupować u tego swojego sąsiada, a zacząć kupować na przykład w jakimś sklepie sieciowym. Ostatnio słyszałem nawet od pewnego właściciela firmy, że to jest coś, co powoduje, że mimo tańszej konkurencji on ciągle jest na rynku, bo jest taki klimat w mieście, że zwłaszcza właściciele lokalnych firm kupują w innych lokalnych firmach, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, że w ten sposób te pieniądze zostają tutaj na lokalnym rynku i ci ludzie za chwilę, jak będą mieli jakąś potrzebę, to też przyjdą do nich, a nie będą szukać na przykład tańszych rzeczy w internecie. Czyli jesteś właścicielem sklepu spożywczego, ktoś przestał u siebie kupować, to stajesz mu rano pod domem i się patrzysz tak mu przez okno, tak smutnymi oczami, nie? I jemu tak się robi żal. Ale a propos przykładów, tak? Powiedziałeś relacjami z klientem czy supportem. To jest coś, czym się choćby wyróżnił na rynku hostingowym Zenbox. Bardzo, bardzo szybki support, który oni słynęli z tego. I z drugiej strony na przykład Brand24, który relacja z klientem, to jest ta relacja taka troszeczkę wariacka, troszeczkę, gdzie oni puszczają filmik klientowi, jaka jest impreza w biurze, jak zapłaci. Jest mnóstwo firm, które są w stanie wstrzyknąć emocje w te komunikacje i klienci za te emocje są gotowi płacić. Co jakby na pierwszy rzut oka wydaje się totalnie bez sensu, ale absolutnie, absolutnie tak. Pamiętajmy też, że jeżeli konkurencja oferuje tańsze rozwiązanie, to zwłaszcza w niektórych przypadkach, zwłaszcza w niektórych branżach, może to oznaczać realne zagrożenie dla klienta. Jeżeli sprzedajemy choćby pamięci USB na przykład, to klient kupuje taką pamięć USB, nie wiem, czy to jeszcze ciągle w dzisiejszych czasach, kiedy mamy chmurę, działa, ale no gdzieś ciągle widzę krążące te USB sticki, więc klient kupuje taki USB stick, żeby przechować na nim jakieś dane, czy kartę SD na przykład do aparatu. I okej, no jeżeli taka karta SD kosztuje, nie wiem, tam 30 zł na przykład i mam tańszego konkurenta, który sprzedaje kartę o takiej samej pojemności za 20 czy 15 zł, to ja zawsze mogę zadać pytanie, okej, czy nie warto wydać te 10 czy 15 zł więcej i
nie ryzykować tym, że wszystkie zdjęcia z Państwa wakacji znikną. Bo niestety przy tańszych produktach tak bywa. Więc chodzi o to, żeby komunikować klientowi zagrożenia związane z taniochą. Bo proste pytanie, jeżeli to jest aż tyle tańsze, no to z czego to może wynikać? No prawdopodobnie, to już klient sobie sam dopowiada, prawdopodobnie z jakichś oszczędności, czy to na materiałach, czy na procesie, czy na technologii, które mogą w efekcie spowodować, że ja nie będę mógł skorzystać z tego produktu tak, jakbym chciał. Tak, dokładnie. Tutaj mam bardzo fajny przykład mojego klienta. Mam dziewczyny, które produkują takie trampoliny do domu, one się nazywają Fit and Jump. I ostatnio no, na rynku pojawiły się jakieś tam inne trampoliny i zgodnie z tym, co mówiłem na samym początku jakby tego podcastu, one po pierwsze pierwsze to zobaczyły, jeszcze tak tego specjalnie nie komunikują, natomiast one były w stanie powiedzieć mi dokładnie, dlaczego tamte trampoliny to jest badziew. Ludzie się nie znają, klienci jakby nie widzą tego, natomiast one pokazały dokładnie, zobacz, w tym miejscu to łączenie jest nie takie, w tym miejscu coś tam jest nie takie, ta trampolina nie wytrzyma, ma mniejszą jakość, krótszy czas życia i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, z czego przeciętny klient sobie w ogóle nie zdaje sprawy, a jak rozłożysz te komunikacje pięknie, to się okazuje, że zaczynają widzieć różnicę. Klient sobie nie zdaje sprawy, zwłaszcza jeżeli podejmuje decyzję tylko na podstawie zdjęć w internecie, bo jeżeli by wziął te dwa produkty do ręki i porównał, to pewnie byłby w stanie przynajmniej część tych rzeczy wychwycić, no ale na podstawie zdjęć ciężko. No tak, trampoliny to jest taki produkt, który rzeczywiście no, kupujesz przez internet, więc na podstawie zdjęć bardzo, bardzo tak, ciężko. Tak jest. No i ostatnia metoda, jeżeli chodzi o te działania pozacenowe. Zobaczmy, ile my już tych metod wymieniamy. To jest naprawdę cały katalog różnego rodzaju sposobów. Ostatnia metoda to jest zaangażowanie sojuszników. Możemy poszukać innych firm, które interesuje dotarcie do tej samej grupy docelowej, co my, wracając do tych lokalnych biznesów. To mogą być inne firmy z sąsiedztwa, które nie są naszymi konkurentami, a mają tych samych odbiorców i stworzyć wspólne oferty. Nawet czasami udaje się to zrobić z konkurentami, jeżeli wspólnie konkurujemy przeciwko na przykład sieciom handlowym. I ja widziałem taki bardzo fajny przykład przed świętami w sklepach z zabawkami, gdzie sklepy z jednego miasta dogadały się ze sobą i stworzyły taką akcję promocyjną, gdzie klient miał za zadanie przejść przez ileś tam kolejnych sklepów. W każdym sklepie była tabliczka z jedną literą. Klient z tych liter później układał hasło i mógł wygrać nagrody. Więc w gorącym, jeżeli chodzi o zabawki, okresie przedświątecznym, zapraszamy klientów do sklepów, ale właśnie, to nie były żadne sklepy sieciowe typu Toys R Us, to były sklepy indywidualne, pojedyncze, niezależne i klient odwiedzał takich sklepów 10, żeby zrobić hasło. Super. Więc możemy wspólnie działać po to, żeby walczyć z konkurentem, który jest potężniejszy od nas, ma niższe ceny, no ale my, nas jest, że tak powiem, w nas też drzemie pewien potencjał. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie, te wszystkie rzeczy można zrobić w ogóle nie dotykając ceny. Jeśli już musicie dotknąć ceny, to z tych takich działań cenowych, pierwsza rzecz, to jest maskowanie cen. To jest wariacja na temat tego, co myśmy mówili o budowaniu pakietów czy o budowaniu produktu usługą, dlatego że cena złożona z kilku elementów sprawia, że ciężej ją porównać. I tutaj z jednej strony jest właśnie pakietowanie, czyli produkt, na który konkurencja obniżyła ceny, pakujesz w jakiś bundle pakiet z innymi produktami i wystawiasz je za jakąś tam konkretną cenę. I ludzie mówią, kurczę, bardzo ciężko jest policzyć, porównać. Z drugiej strony można tę cenę rozłożyć na kilka elementów. To robią bardzo fajnie linie lotnicze na przykład, czyli masz w Wizzerze promocje na bilety lotnicze i one są tam taniej o 30% powiedzmy, przy czym okej, to jest obniżka ceny na bilet, na przelot, a do tego masz jeszcze opłaty lotniskowe, opłaty za płatność i tam jeszcze, nie wiem, dopłatę paliwową i owszem, jest te 30% taniej, ale tylko na ten pierwszy składnik. Więc są różnego rodzaju kombinacje czy rabaty ilościowe, na przykład klient, okej, dostanie taniej towar, ale niech weźmie od razu 5 sztuk, a nie jedno. Dokładnie tak. No to tak samo jak u operatorów podpisujesz kontrakt na dłużej z telefonem, bez telefonu, inny pakiet minut i tak dalej. No to są goście, którzy są mistrzami w tworzeniu pakietów. Program lojalnościowy, czyli są sieci sklepów, gdzie jeśli masz kartę lojalnościową, wszystkie ceny nagle stają się niższe, ale tylko dla ludzi, którzy mają kartę lojalnościową, dla ludzi z zewnątrz nie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych obniżek
targetowanych w konkretną grupę bardzo dużo można zrobić. Możemy też wprowadzić nową markę, jeżeli jesteśmy producentem, albo wprowadzić nową markę czy linię produktów do naszego sklepu, jeżeli sprzedajemy, która będzie adresowana do tych konsumentów bardziej wrażliwych na cenę, czyli będzie po prostu tańsza. I w tym momencie, jeżeli przychodzi klient, którego zamierzeniem, którego celem jest kupno dobrego produktu, to my mu pokazujemy, okej, to jest ten produkt. Mówi, a zaraz, tam na półce jest taki tańszy o 30%. My mówimy, no jest, tak, oczywiście, natomiast różnica jest taka. Aha, okej, dobra, to ja wolę ten droższy. Jeżeli przychodzi klient, którego naprawdę nie stać na ten droższy produkt, no to w tym momencie on nam nie ucieka. My też mamy mu coś do zaoferowania. Taki jest cel tego właśnie podejścia. I tutaj no, przykład firm samochodowych, które dealerzy samochodowi, którzy mają jednocześnie swoją markę nową, ale ci sami goście sprzedają tę samą markę używaną, bo jeśli no nie stać cię naprawdę na samochód za, nie wiem, 300 tysięcy, a masz do wydania 100, no to możesz kupić nowy za 100 albo możesz kupić używany, nie wiem, BMW, Audi czy coś tam za 100 tysięcy. Mm-hmm. No i już taka ostateczność, czyli rzeczywiście stwierdzamy, dobra, nie ma innego wyjścia, wszystko inne zawiodło, jestem w nastroju bojowym, będę wchodził w tę wojnę cenową. Więc jeżeli decydujesz się obniżać ceny do poziomu konkurenta, to ważne jest to, żeby z tym zbyt długo nie czekać, jeżeli się na to zdecydujesz. Bo jeżeli będziesz to odwlekał, to są dwa skutki takiego zaniechania. Po pierwsze, to zachęca konkurenta do tego, żeby cię atakować, bo on widzi, że ty jesteś bierny, nie bronisz się w żaden sposób, więc można w ciebie walić jak w bębę. A jemu rośnie udział w rynku. Właśnie. A druga sprawa, drugi efekt takiego zaniechania jest taki, że jeżeli ty czekasz, i klienci widzą, że tamten ma taniej i zaczynają u niego kupować i jest ich coraz więcej, to ta druga firma buduje sobie renomę kogoś, kto ma porównywalny czy taki sam produkt i ma go taniej. On buduje sobie renomę, aha, okej, dobra, to jest ten tańszy. Więc żeby nie dopuścić do takiego stanu, warto zadziałać szybko, żeby on po prostu nie zdążył zbudować tego udziału w rynku i nie zdążył sobie zbudować tej renomy. Bo jak zdąży, to z kolei ty zdobędziesz sobie reputację takiej strategii, która nazywa się Me Too, czyli my też. Więc oni obniżają, oni też obniżają, więc ewidentnie tak naprawdę to wy jesteście naśladowcami, a nie oni. To nie jest dobra strategia. Tak jest. Natomiast generalnie, jeszcze raz, myślę, że warto to podkreślić, wojny cenowe są złem. Jeżeli tylko możesz uniknąć tych wojen, to warto to robić, warto w taki sposób prowadzić te wszystkie działania pozacenowe, żeby cen nie obniżać poniżej rozsądnej granicy, dlatego że wtedy i firma traci i w konsekwencji tracą niestety klienci. Jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Nie jest dobrym pomysłem dogadywanie się z konkurentem. Okej, ustalamy jakieś minimalne ceny, dlatego że to jest tak zwana zmowa cenowa. Jest to bardzo mocno piętnowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kary za takie działanie to jest do 10% obrotu firmy z poprzedniego roku. Do 10% obrotu, nie zysku, więc no, naprawdę niejedną firmę taka zmowa może rozłożyć. Dokładnie. I to jest wszystko, co chcieliśmy powiedzieć wam dzisiaj o wojnach cenowych. Do następnego odcinka żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk.